Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj zrobimy w drugiej części naszych warsztatów koszyczek wielkanocny. Będzie to koszyczek z papieru i moi kochani, ja dla was jak zwykle przygotowałam kserówki, więc będziecie mogli odebrać sobie u pani naszej bibliotekarki, pani Małgosi, i będziemy robić ten koszyczek, czyli taki w kształcie kwiatuszków wykończenie, to jest ten szablon. A jeżeli wam się będzie podobał taki, pisaneczki, to tutaj macie, moi drodzy, drugą jeszcze zaletę tego koszyczka, że możecie sobie pokolorować, pomalować i wtedy zrobicie taki piękny koszyczek. Tutaj możecie włożyć jajko kolorowe, możecie włożyć słodycze, możecie zrobić jakiś drobny upominek, zostawić sobie albo też podarować waszym bliskim. Ja tutaj jeszcze mam taki koszyczek wykonany przez moją córkę. Tutaj jest autorskie malowidła, też bardzo ładny. No na to niestety nie mam kserówki, ale te dwa jak najbardziej możecie sobie odebrać. Co nam dzisiaj będzie potrzebne? Będą nam potrzebne kolorowe kartki papieru. Najlepiej tu, moi kochani, wykorzystać do zrobienia tych koszyczków nieco sztywniejszy papier, bo ten zwykła kserówka jest za luźna, jest taka wiotka. Będą nam potrzebne nożyczki. Tutaj też możecie korzystać z nożyczek tak zwanych ząbkowanych i one pięknie nadają nam kształt wykończenia. Będzie nam potrzebny klej, linijka, kolorowe pisaki. Moi drodzy, zaczynamy. A więc dzisiaj zrobimy pierwszy koszyczek, może ten. Ja już mam skserowane i popatrzcie, wycinamy sobie kształt. To jest tak przygotowane, że jeden brzeg po odcięciu robi nam, jeden paseczek robi nam właśnie uchwyt kabłączek do tego koszyczka. Ja akurat miałam taki kolor ekry kartki, ale wy naprawdę możecie sobie, moi drodzy, zrobić, odrysować, kserować na czym tylko chcecie. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o tym konkursie tutaj ogłoszonym w bibliotece, o konkursie na kartkę wielkanocną. Czekamy na wasze prace. Koszyczek robi się bardzo szybko, bo tutaj wystarczy tylko wyciąć kształt. Oczywiście możecie ozdabiać według własnego uznania, według własnych ulubionych kolorów. Moi drodzy, w takich pracach plastycznych jedynie co nas ogranicza, to wasza wyobraźnia. A tak to mamy dostęp do niemal wszystkich materiałów. Ja was zachęcam też do używania nie tylko pisaków, ale też do używania farb, do używania kredek. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, bardzo ciekawy efekt dają kredki wodne. Nie wiem, czy znacie takie kredki, które malujemy wybrane fragmenty, a następnie po tym pomalowanym kredkami malujemy wodą. Czysta woda, pędzelek. I poczekamy, aż wyschnie i wtedy efekt uzyskujemy jakby malowany pastelami. Bardzo ciekawe też rozwiązanie. Już mamy jedną część. Bardzo szybciutko. Taki koszyczek możecie też wykorzystać na przykład na kwiatki, tylko do środka trzeba włożyć podstawkę. Można włożyć jakiś słoiczek na przykład, nalać wody i wtedy możecie wstawić bazie. Bardzo piękne są teraz bazie rozwinięte. Już mamy nasz kształt wycięty. I teraz tutaj, moi kochani, są zaznaczone linie.
tu mamy linie przerywane, więc za ten jeden maleńki fragment zaginamy według tych linii przerywanych, a płatki zaginamy tutaj do tej linii okrągu, na okrągło. Zaginamy do środeczka. Nie spieszcie się, pomalutku to wykonajcie, zróbcie sobie. Tu końcówki można zaokrąglić. I już mamy. Moi drodzy, do klejenia różnych małych fragmentów wykorzystajcie, proszę, osobną kartkę papieru, żeby tutaj też biurka sobie nie pobrudzić, bo to później możecie przykleić do Waszych wykonywanych prac. Więc osobno, na osobnej kartce papieru kleimy. Listeczki mogą zachodzić jeden za drugi, to się nic nie dzieje. Wygodniej będzie Wam użyć kleju w sztyfcie, bo ten klej szybciej schnie i jest wygodniejszy po prostu w użyciu. Do takich małych elementów, jeżeli macie klej w płynie, klej taki do rękodzieła specjalny, no to trzeba używać już też na przykład wykałaczki, żeby to bardziej precyzyjnie nanieść ten klej. I zobaczcie, i już prawie nasz koszyczek gotowy. Taki kwiatkowy koszyk, jak ja to nazywam, kwiatkowy, bo ma kształt właśnie rozchylonych płatków kwiatów. Możecie, moi kochani, wykorzystać nie tylko na Wielkanoc, ale też na inne okazje. Kabłączek, czyli ten nasz uchwyt, z jednej i z drugiej strony smarujemy klejem, po czym od środka przyklejamy. Zobaczcie, żeby mniej więcej to równo wyszło. Proszę, już gotowy, parę chwil. I tu, moi drodzy, tak jak wspominałam, możecie przykleić naprawdę to, co Wam na myśl przyjdzie. Na przykład możecie przykleić kolorowego zajączka, możecie przykleić takie zajączki, pamiętacie, są szablony do odebrania tutaj w bibliotece, możecie przykleić kolorowe jajko. Nawet kilka, bardzo ciekawie to będzie wyglądać. Możecie przykleić zajączka takiego jakiegoś innego, kolorowego. Także, moi kochani, zapraszam Was, zachęcam do wykonywania pięknych koszyczków. Tutaj ja przywiązałam sobie wstążeczkę, też to bardzo ciekawie wygląda. Moi drodzy, przypominam o konkursie, zachęcam do tworzenia takich pięknych koszyczków. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!